Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Ewa, to jest kolejny Far Cry. A my, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy w planach odbić ostatnie dwa outposty, tu trzy w sumie, dwa, te na pewno te dwa. I być może ten trzeci w sumie jest po drodze. I mamy dwie misje Złotego Szlaku, więc później polecimy sobie tutaj i zrobimy sobie misję dla kampanii Złotego Szlaku i będzie fajnie. Okej, okay, tego nie miałem w planach, okej, okay, nie ma problemu. Także słuchajcie, taki mamy plan, mam nadzieję, że tym brzydzikiem się nie zabije. O Jezu, o ile to jest wygodniejszy, szybszy środek transportu. God damn it, gro. Dziękuję twórcom, że wymyślałem, żebyś tego wypadł. A, mi się biją. To jak mi się biją, to spoko. To spoczy. To Gucci chciał się powiedzieć. Dobra, 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 bez pewnego pierdzielenia, lecimy, lecimy, słuchajcie. Wypatrujemy jakichś tutaj wrogasków. Wrogasków, blogasków. Ej! Siemaneczko. Jep. Jep. Ktoś jeszcze? A, dziękuję. Mua, jakie to jest epickie. Ale może tutaj dość interesujący... A to fajnie lata tak. W sumie może taki dość interesujący recon tym robić, nie? Karma trzeci poziom, połowa trzeciego poziomu, nice. Jak to lata w wodzie? Aha, okej, okay, w ten sposób, dobra. Tu nic nie ma. Tu się wznieśmy. Siema, Heniu. Heniu. Patrzcie, to lata. To jest niezniszczalne. Tak, kurwa, to jest niezniszczalne. Ti. Tam są skurwysyny. Trochę wyżej. Teraz. Dobra, jebać ich. Jebać to wszystko. Teraz będę godziny tutaj siedział. O. Nie wzleciał za wysoko. Dobra, 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 słuchajcie. Jak tu można byłoby... Nie zginęli się nimi wszyscy? Lol. O kurna. Świetnie! Świetnie! To było genialne, co zrobiłem. Naprawdę, mądre. Mega mądre. No bo czekaj, 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 synek. Poprawka. Jep. Nie ma. Ciebie nie ma, ziomek. Ciebie też już nie ma, ziomuś. Ciebie też. Już ewidentnie chamsko stwierdził. Kurwa, ile ich tu jest. Lol. Dobra, to ja się wwoduję tutaj. Czekajcie, tutaj jest jakaś taka w miarę płaska powierzchnia. To sobie tutaj zaparkuję furę. Ja zrobię to bardziej po staropolsku, nie? Czyli ja tam się wpierdolę i ich zabiję po prostu. Tak? Okej. Okay. Tylko szybko bym sobie ich pooznaczał. Dobra. Gdzieś
kurwa ten ziomek z tym. A tu jest! Dobra. No kurwa mać. Dobra, teraz pierwszy. Szybko się muszę przestawić, bo oni już mnie wykryli. Dobra. Gościa z moździerzem już nie ma. Nowy stałówka to tu się. Kurwa, nie trafiłem. Fuck. O kurwa. Zgiń się. No to był naprawdę kurwa super duper. Inteligentne z mojej strony. Dobra, płonę. Boże. Jezu, nie umiem strzelać. A! Pierdzielę to. Siema. Dobra. Zbierzmy ammo. Broń to broń. Dobra, tego już nie ma. Nie ma. Ziomek nawet nie... Jak pofrunął! A, bazę. Na własne trochę życzenie zjebałem tą drażnicę, wiecie, trochę. W sumie to na własne życzenie. Bo mogłem tutaj to zrobić inteligentnie, ominąć to, oblecieć. A i dopiero potem zająć się nimi. Dobra, olutujmy moich przyjaciół wspaniałych. Dobrze. Ty tu? Boże, nie chcę na to włazić. AJ. Pierdziele. Jak czasami skrypty tej gry są irytujące. Dobra. Tego lutnijmy jeszcze. Tam jeszcze dwóch pozostało. Jeszcze jest jakieś ciało. Nie, ale to bardzo chętnie. Dobra, jeszcze ten. I tu ciężki. No i git. Chyba wszystkie trupy lutowane. Całkiem spoko. Dzikie. Pieluchy dla dorosłych. Tak, właśnie, kurwa, tego oczekiwałem. To mi było potrzebne. Dobra. Doładujmy się. Okej. Dobra, słuchajcie. Teraz zostaje nam ten.
tam się świeciło? Nie, dobra, muszę wejść po brzęczyka i polecimy. Słuchajcie, w następnej kolejności stwierdziłem, że sobie zapolujemy sobie, poszukamy sambarów, poszukamy jaków i tych nosorożcy. Dlatego, że ja potrzebuję tutaj tylko wilki, siema. Spierdalaj. Boże, one się wystraszyły, naprawdę, lol. No to skurujmy ich. Wilk tybetański, okej. Okay. Heniek! Heniek, dostałeś tak zwanego wpierdol. Gdzie jest brzęczyk? Zajebali mi brzęczyka. Lol. No bez kurwa jaj. No nie, panie. Jak ja mam się teraz tam dostać? Halo. No chyba kogoś tu pochromaliło. Może być i to. Ja generalnie nie mam z tym niczego. Zainteresują się? Zainteresowali się. O, widzisz. I o to mi chodziło. Ja sobie go to tutaj naprawię. Patrzcie, to taki budowniczy w sumie jesteśmy. Dobra, tych sobie ziomeczku tu olutuję. Wow, jaki ninja, jak to strzela? O kurwa. O kurwa. No muszę. O kurwa. Raz. Dwa. Trzy. Dziękuję. Gniew pagana został, że tak powiem, ujarzmiony. Dobra, dobra. Progresujmy sobie do tego outpostu. Ja bym w ogóle to chciał wiedzieć, jak tam wejść w miarę inteligentnie. Bo jednak takie wbijanie się tam na YOLO to nie jest dobry. Z reguły to nie jest dobry pomysł. A ja bym chciał to zrobić jak najbardziej inteligentnie, nie? A tu jeszcze. Oskurujemy sobie. Dzik. To chyba wilk to jest, tak? Okej. Czy to jest dobre miejsce? Kurwa, igula zdjąłem. O tak, skurwysynu. Dobra, teraz znajdźmy. Jednego już mam ziomeczka.
Drugi. Tu widzę już na pewno alarm. Okej. No ta strona nie jest najlepszym pomysłem. O, tu widzę kolejnych dwóch, trzeci. Ja potrzebuję takiego clear shota. Okej, alarmu już jednego nie ma. Tylko jest pytanie, czy jest gdzieś kurwa drugi. Jest, oczywiście, że jest, tam. Nie, tu nie ma. Ja bym chciał się dobrać do tego drugiego alarmu, nie? Tylko kurde, jestem na w miarę otwartej przestrzeni. Dobra, kolejny kolega. I oni nie mogą w każdej kuźwa chwili zobaczyć. Tak się właśnie dzieje, nie? Jak to bym zrobił tak sneaky? I tu się próbował wpierdolić. Tylko tak. Dobra, tego już oznaczyłem. Nie, kolego. No. Dobra, alarm jest wyłączony. Dobra. To teraz możemy pomyśleć, jak w sposób w miarę inteligentny ich tu pozdejmować. W miarę inteligentny powiedziałem! W miarę inteligentny to miało być, nie? Kurwa mać. Ciebie już nie ma. Chyba sam się w końcu zapalił. Dobra, tego nie ma. Spierdalej stąd, ziomek. Slow motion, dobra. Jej udało się drugą strażnicę wyzwolić. Całkiem srogo. Wam powiem. Znaczy ja pomysł miałem nawet spoko, nie? Tylko oczywiście moje wykonanie pozostawiło wiele wątpliwości. To zniszczmy. No jak zwykle, moje wykonanie to jest takie, no takie powiedziałbym. No mocne 1 na 10, nie? Mocne 1 na 10. Dobra. Jak my sobie. Jeszcze mamy chwilę czasu. Dobra. Mam jeszcze chwilę czasu, tak. Został jeden outpost. Ja bym się chętnie tutaj przetransportował. Dlatego, że słuchajcie. Chcę go wyzwolić. Już będziemy mieli wszystkie wyzwolone outposty w tej części mapy. I będzie nam się na pewno lepiej podróżowało przede wszystkim. To jest mur beton. Boże, ja mam 5 punktów umiejętności, jakieś nabijają. Damn it. Dobra, może wydawać się to trochę idiotyczne zajęcie, dlatego że ono jest bardzo mocno powtarzalne i to nie jest jakieś tam fabularne rzeczy, natomiast
Ja chcę mieć święty spokój przede wszystkim podczas jazdy. Jep. No tak. Spieprzam to. No, no chodź tu ziomuś, chodź tu. Jep. Co to mam zrobić? A, zabezpieczenie dokumentu w niego. Albo go jeszcze dobić? Nie wiem, może. Chyba donieść. Jej. Dobra. Dobra, dobra, moi drodzy, bo my trochę zboczyliśmy z kursu. Dobra, jedźmy dalej, słuchajcie. Jedźmy dalej i na dobrą sprawę. Nie mam czasu, laska. Nie mam czasu na takie pierdoły. Tutaj kolejny konwój gniewu pogana. Ta. Siema. Siema. Ty dignął się. Chodź tu. No chodź tu, powiedziałem. Dziękuję. Okej. Okej. To było dziwne. To było dziwne, ale nieważne. Jakieś tu kurwa cyjony. Gin psie. Okej, sniper i fery mi to pomogły. Obra, bo my tu gadu gadu. A ja potem się wespnę? Oczywiście, że się wespnę. Liana zawsze na propsie. Liana zawsze na propsie, zwłaszcza, że mamy już całkiem blisko do naszego celu. O, jak przyjebałem. Nie! Jaka ta gra jest głupia. Jaka ta gra jest głupia. Bezmiar głupoty. Bezmiar po prostu. Po prostu bezmiar. Fura by mi się przydała jakoś. Nie, mamy stój do szybowania. Spadochron zawsze na propsie. Dobra, żyjemy, nie zabiłem się. To jakaś fura jest, a to jest tylko samochód. To samochód to nie jest. Chociaż w sumie. Jak tak sobie pomyślę, fura zawsze się przyda. Hida, 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 hida. Go. Let's do this. Czy my chyba tak formalnie to się... A może nie? Jui, na ręcznym. I na ręcznym. Tu od razu zginąłem. Boże. I w dół. I czołóweczka. I wsteczny. I granatnikiem przez pysk. I zdychnęli na miejscu. To znaczy, w Kairacie nie wolno z nikim wchodzić na czołówkę, bo możesz kurwa umrzeć. Od granatnika. To jest właśnie mój cel.
Umrze się od granatnika. Drzewa, kurwa, drzewa! JD, jebać drzewa! Jebać drzewa! Jezu, udało się! Jakie szalone manewry! Nie wierzę! Kurwa, żyje. Holy shit, man! Dobra. Słuchajcie. Ja bym się wespnął, dospnął, wyszedł na tą górkę. Wiecie, stealthy wejście i taki stealthy pomysł, jeśli chodzi o ten look tutaj, o tą opcję tutaj, to będzie całkiem, się wydaje, fajną opcją. Słonił, siema. Tego też mogę zdjąć, dziękuję. Koledzy się nim nie przejęli jakoś zbytnio. A on mi na pewno pomoże. Gdzie jest alarm? Tu jest drugi. Gdzie jest jeszcze jeden? I przede wszystkim, gdzie jest pieprzony... Kurde, gdzie jest pieprzony alarm? Boże. Dziękuję. Gdzie jest alarm? To by byli wszyscy tutaj? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu. Dobra, oskurujmy ich. Bo skórka zawsze się przyda na propsie. I tego też bym sobie opędzlował. Ja bym rzucił im mięsko, żeby się chłopaki pobawili jakimś tutaj zwierzakiem. A ja bym się chciał naprawdę dowiedzieć, gdzie jest jakiś... A tu jest alarm! Okej. Dobra, tygrys się nim zajmuje. Nikt mnie nie wykrył. Co już jest naprawdę fajnym pomysłem. Dobra. A kurwa, i co? Nie ma ciebie. Ciebie też. A ten kurwa nawet nie wiedział, że umarł. Mua! Bez alarmu. Nie wykryty, ale bez alarmu. Me gusta, la gusta, słuchajcie. Nice. To mi się udało. To mi się udało, słuchajcie. I łapka w górę za to. To... Tu są pszczoły. Ja mogę te pszczoły rozbić, im tutaj zamieszania narobić. O, damn, to jest cenna uwaga, naprawdę. Cenna uwaga, gdzie jest ten plakat propagandowy, kurwa mać. Jeszcze dwa. Tu gdzieś widziałem na ten. Spłoń. Jeszcze tylko jeden, jakaś nagroda będzie. Dobra, moi drodzy, trochę żeśmy pomordowali w tym odcinku, to trzeba przyznać. I to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wpadnijcie na fanpage i na grupę. I cóż, i to było na tyle. Na razie, cześć!